Rozumiem. Można kochać mocniej, pełniej, nieskazitelniej. Można tak jak syn Kybele wtopić się w mrok i pod postacią nocy wkraść się w twoje obszary. Można jeszcze wiele. Na przykład twoje rysy z molekuł i drobin odtwarzać mozolnymi stalówki ruchami, albo wbijając w lustro wzrok tłumaczyć sobie, że ty to ja. Bo kogóż właściwie kochamy, jeśli nie siebie? Ale losowi zapiszmy punkt w naszym jutrze. Choćby nawet zwlekały zegarki, już wybuchła ta bomba, która wszystko niszczy, zostawiając po sobie meble albo garnki. Nieważne, kto tu z biegiem, kto przed kim ucieka. Ani nas przestrzeń, ani czas nie swata. I do tego, jakimi będziemy na wieki, lepiej przywyknąć w dzisiejszym dniu świata.